Rekord. Rekord polski, tygrys. A to lina masz. Kuba, podbierasz. Powoli. Czekaj. Masz rączkę? No. Witam Was, jestem Marcin, a Wy oglądacie kanał Wędkarstwo Kiedyś się uda. Witam Was z tego pięknego jeziora, z jeziora ciężkiego, które na razie ciężko mi rozpracować. Jest to jezioro, które jest momentami płytkie, a momentami jest duży spad, nawet do 8, chyba 10 metrów. Ale nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że są momenty, że ryba bierze, jest odcięcie, tak jak kiedyś Wam mówiłem, później znowu ryba bierze. Nie wiem, czym jest powodowana ta przerwa w braniach. Może dzisiaj się dowiem, może dzisiaj to rozpracuję, zobaczymy. Jest dzisiaj ze mną Dawid, Kuba i Bart. I będziemy łowić na metodę, klasyczny feder. Coś czuję, że będzie dzisiaj, że ja będę miał dzisiaj ręce pełne roboty. Będę zacinał ostro, będę łowił ostro. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę. I lecimy. Dzisiaj na metodę pelet Skretning 2 mm oraz Profes pomarańcz czekolada, a na feder Genlock marcepan, do tego kukurydza, do tego groszek, do tego pinka oraz trochę melasy. No i to wszystko. Stanowisko takie. Siedzimy. Tam siedzi Bartusz. I zaczynamy. Mamy pierwszą rybę. Albo rekin, albo amur. Nice. No, pończykowa taka nadawała, nawet fajna, nie? No. No, ale bardzo fajnie walczy. Bardzo ładnie walczy. Bardzo ładna ryba. Tygrys, widziałeś super płoć? Ja p***ole. Super płoć widziałeś? Jest? No ładna, ładna. Są wyniki. 20 ma. Dobra, woda. Wodujemy. No to pewnie chcę. Leszcz. Mhm. Podbierak? No możesz dać. Ale ładny? Co? Nie dużo. No na pewno ładny. Albo płoć taka. Jak taka płoć to kurde. Leszcz. No tak. Auuu! No nie zjadł go, nie? 15, 32, 3 białe. Ach, mogą chyba ciąć, wiesz? Na zielonym? No, takie było branie dosyć. Albo jest, albo znowu okoń. Coś tam się dzieje pomału. Cały czas mamy problem z tą intensywnością, co mówiłem na początku. Gdzieś tam branie, płotka, znowu pół godzina przerwy, później leszcz, znowu godzina przerwy. Nie wiem, czy tutaj tyle drapieżnika, że wchodzi na łowisko. Zastanawiam się, czy to w ogóle ryba jest. Dawid się zastanawia, czy ryba jest. No dwie złowiliśmy, więc... Złowiłeś? No, złowiłem, no. Są momenty, że jest branie, przerzucam i znowu przerwa. Jakaś jest na pewno. Ale jakaś taka niechętna. Przerzucę może na samą kukurydzę. I mam aktualnie na feder na białe robaki, a metodę na ochotkę z feder bajca. Ale metoda jak to zawsze na PZW w tym roku nic. A feder czasami coś tam się zadzieje, ale to ciężko zasiąść. O człowieku, tygrys specjalista dużych leszczy. No. Lin? A to lina masz. Kuba, podbierasz. No to dawaj. Ja mam tu kilogramową tego, przepon. Aż tak ci wolno idzie? No mam kilogramowy przepon, rozumiesz? Tata, ciągnij to. 0,1. Kurna, nawrzuca znowu jakiegoś makaronu, obiadu, człowieku z kolacji i zobacz jak mu bierze. Może raka za ogon złapał. Patrzyma tu karp. Tygrys, jak oceniasz? Co to będzie? Ja stawiam na linę. Lina? Ale pracuje wędka? Jest to? Gdzie ty masz to? Bo ja nawet nie widzę gdzie to jest. Kuba, co obstawiasz? Weź Dawid, ściągnij tą wędkę, bo mi chyba już plącze. No plącze ci, no. Weź mi tam pomóż. Tygrys, ty to jesteś specjalista z tego jeziora. No ja cię kręcę, nie? Ściągnąć ją? Ciągnij ją! Tu poszedł. Kuba, podbierasz? Dobra. Lin, muruje. Ciekawe czy duży. Lin. Ładny. Nie dał rady. Ale delikatnie, tu boli. Czekaj. Masz rączkę? No. Lin! Ale żeś kula giganta, człowieku. Lin gigant. O, zaraz miniaturkę będę. Będę miał miniaturkę. Lina giganta. No, powiem ci. No, powiem ci. Ale rybsko. O, panie. Ty, ale to nie jest ten sam, co mówisz? Nie, ja ten. Ten sam? Dawaj miarę. No dawaj. Pomalutku trzymajcie go chwilę, niech się... Ale widać, że coś tego, ale po chwilę go trzymajcie. Ale byk. Wow. Ale poszedł teraz. Ta. Lin. Ale nie duży, nie? Nie duży. Znaczy nie wiem, no na razie idzie, wiesz. Dawaj, podbiera. Tygrys, to ten twój. Muruje ładnie. Bokiem go podkupiłeś. Jak bokiem? No bokiem szło. No bo bok... Ale leszcz to. Jaki leszcz. Leszcz? Dawaj. Czekaj, słuchaj. Ale bydle. Poczekaj. Poczekaj. Ale potęga. O, tygrys! Rekord polski, tygrys! Tak jak ten mój wtedy, co tak masz. Pamiętasz, nie? No. Siła! Ha! Ale bydle. Agregot ładnie jeszcze. Ale wielki. W porównaniu do buta. Dzisiaj się dzieje. Liny, leszcze. Ale leszcz to jest piękny. No leszcz ładny, no. Ale nabity, nie? No patrz. Nabity fest. Patrzcie na to, jaki on gruby. Patrz, jaki nabity. Dobra, nagrywaj. Pod wodą czy nie? Nie, normalnie go tu wypuszczamy. Dawaj tu. Liny leszcze dzisiaj szarpią. No i kończymy dzisiejszy dzień. Dzień pełen emocji. Nie spodziewałem się, że tyle ryb dzisiaj wpadnie. Na początku zaczęliśmy spokojnie. Kilka płotek, nic się nie działo ciekawego. Później Padł ten średni leszczyk. Była cisza. Nic nie brało, raptownie buch. Bartek złowił lina 50 cm. Bardzo nabity lin. Też tu miałem ostatnio lina. Też tyle centymetrów, ale nie był tak nabity jak ten, więc 2,5-3 kg może miał. Nie wiem, nie chcę strzelać, ale coś między tym. No i później myślałem, że się nic nie wydarzy, a tu ni stąd, ni zowąd. Piękny leszcz. Jak dla mnie piękny. Tam dla kogoś może być i słaby, ale dla mnie bardzo ładny leszcz. Koło 1,5 kg, 600 miał, 45 cm, ale ładnie taki nabity. Niestety u Dawida nic nie wpadło, ale to tam nie ma co się przejmować. Aktualnie poluję jeszcze na okonia i zaraz się zwijamy. Jak na taką wodę mi się wydaje, że bardzo dobry dzień. Za często to się nie będzie powtarzało, ale nie ma co narzekać. Jak się podobało, zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. Zapraszam na grupę na Facebooku Wędkarstwo Kiedyś się Uda. I zapraszam do następnego odcinka.